Na wspólne oglądanie zaprasza polska hurtownia budowlana Polhaus. Twoja mrówka w UK. Ej, trzeba się czymś pochwalić z rana. W ogóle dzień dobry wam wszystkim. Czwartek, czwartunio. Ale wczoraj, słuchajcie, do 11 w nocy malowałem cały ten przód. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta, ale ja wrzucę później na Instagrama zdjęcia. Jak to wyglądało? To jest malowane właśnie tą farbą Ceresita. Już wczoraj tylko nie wchodziłem, nie malowałem tego boczku tutaj, ale to za chwilę go sobie strzelę, zanim odjadę do pracy i zerwę taśmę. Bo wszystkie okna oklejałem. Jak widzicie, jeszcze sheet został na noc na tym daszku. Nie, no super, powiem wam, pędzlem, wszystko pędzlem, nie? Kryłem raz przy raz. Raz, wiesz, 1000 razy w pion pędzlem, 1000 razy w prawo, wiecie, z lewo na prawo. Tak, żeby ta farba naprawdę weszła i ja po tym kołcie, kurde, powiem wam, jestem w szoku. 15 litrów, całe wiaderko, tam trochę zostało. Mam nadzieję, że właśnie wystarczy mi na te dwa boczki. Także wskakuję, od razu to kończę. Obmalowałem dom wczoraj. Zrobiłem drugą zmianę, słuchajcie. Jeszcze mi się oczy lepią. Także ja szybko wskakuję, mam pół godziny. Let's go. No to się wam teraz pochwalę. Zobaczcie, mamy to skończone. Taśmy zerwałem, boczki domalowałem. Powiem wam, farba zajebista. Także wszystko jest pięknie pomalowane. Zobaczcie, jak to fajnie naprawdę wygląda. Zniknęły te wszystkie takie stainy spod okien, takie czarne linie. Nie wiem, czy to nagrywałem wcześniej, czy nie. Ale na zdjęciach na Instagramie będzie widać dokładnie, o co chodzi. Także zawsze możecie tam wpaść. Master Builder Services razem pisane. Super. Słuchajcie, i to jest jeden kołd. Ta farba jest po prostu zajebista. Wiadomo, że gdybym malował może wałkiem, no to by musiałbym to jeszcze poprawiać, ale ja naprawdę sumiennie poświęciłem czas każdemu elementowi, który malowałem pędzlem w górę, w lewo, w prawo, wiecie, 1000 razy. I naprawdę nie ma żadnych, wiecie, przebić, przebłysków, jakichś niedomalowanych miejsc. Udało mi się, naprawdę. Jestem profesjonalistą, powiem wam szczerze, nie? Nie ma co ukrywać. Także dom automatycznie wygląda inaczej na całym osiedlu. Jak widzicie, już nie szpeci na tej ulicy. Mój teraz jest ładny. Także Master Builder Services. Idę po czapkę, chowam drabinę i lecę do chłopaków. A jeszcze mam wycenę na 10 u dziadka, więc chwilę mi tu zeszło z rana. Zobaczymy się za chwilę. Miłego dnia wam wszystkim życzę. Cześć. Hej, słuchajcie, ja... Z samego rana zdążyłem. Jezu, mam tę zaprawę jeszcze tutaj. Zdążyłem, słuchajcie, dojechać do chłopaków. Ale zapomniałem, że z dziadkiem się umówiłem na 10, który podszedł do mnie wczoraj. Tutaj w tym domku, tam gdzieś tam. Na 10, na wycenę. Zobaczcie, jaki jestem cały mokry, kurwa. To jest tak gorąco, że ja wylewam z siebie po prostu hektolitry wody, nie? O, jest mój sąsiad. Były sąsiad. Super. Też widzę, że się czymś zajmuje. Na dach on wchodzi, bo drabinę miał dachową. Szczerze, to ja tyle lat mieszkałem obok niego, ja nawet nie wiem, czemu się zajmuje. Ale nic. Przyjechałem do dziadka. Dziadek mówi, że tam taki... Nie wiem, bo kamera mi się zaczęła wyłączać, słuchajcie, bo za gorąco. Normalnie pisało mi, że jest kamera too hot. Więc co? Podjechałem do dziadka. Zobaczyć tylko, co on chce ogólnie, co tam mu dolega. Pokazał mi kawałki takie jakieś betonu. Mówi, że to z krawędzi dachu spadło. Mówię, akurat mam drabinę, wejdę, tam zobaczę. Wszedłem, patrzę, tak, faktycznie ta cała obróbka tam lekko się wykruszyła. Poszedłem do samochodu, jak poszedłem po tą drabinę, to też zobaczyłem, że mam worek z klejem, słuchajcie, takim Rapid Set. Do płytek. Mówię, dobra, zaciągnę mu to. Powiedziałem dziadkowi, że od razu to mu naprawię. Dziadek oczywiście, jak zobaczył, że mam drabinę, to mi od razu...
Dobra, szybko zanim się wyłączy. Dziadek mnie naciągnął na wyczyszczenie jeszcze rynne. I tyle w temacie. Pojechałem na wycany, naprawiłem mu krawędź dachu, wyczyściłem rynę, jeszcze zarobiłem pieniądze. Wcisnął mi jakieś 70 funtów do kieszeni za godzinę pracy, słuchajcie. Kamera się tym razem nie wyłączy, bo się tak nagrzała w samochodzie, że co chwila mi się... Co to kurwa? Skąd jesteś? Ja pierdolę. Co za gość, nie? Mówię ci, mówię wam, on się pojawia i znika. Nigdy nie wiadomo, gdzie pojawi się Karol. Znowu tam jest. On, wiecie, raz z lewej, raz prawej, z góry, raz z dołu. Prawdziwy ninja. Ale ja też, jak byłem mały, byłem ninją. Ja mu to po prostu przekazałem, tak chciałem wam powiedzieć, wiecie. Skąd te zdolności nabył. Także, to co, Buda się prawie nam już kończy. Dzisiaj mamy czwartek, połowa dnia. Tam mamy już kladding w środku praktycznie zrobiony. Jacy docina ostatnie deseczki. Ja za chwilę wpadam do środka. Nie mamy nóżek, nie mamy to szafek w kuchni. W ogóle nic nie będę robił. Jedynie może złożę te dwie, które są nie złożone. Podłączę kibel do maceratora. No i będę działał jakieś skirtingi, nie? Także dzisiaj tylko obawiam się, że ich mam za mało, tych skirtingów. Bo co tu mam? 4 sztuki? To jakie to? Niby. Będę musiał, ja i tak jadę po zakupy, więc za chwilę chyba dokupię. Sprawdzę dokładnie, ile tego mam, bo jeszcze odcinki powinny gdzieś tutaj leżeć. I tyle, proszę państwa. Karol dokręca ostatnie deski, zaraz wam pokażę. Z tych, co mamy oczywiście, nie? Także tutaj mamy wszystko zrobione. Oprócz tych wykończeń dookoła okna, ale to sobie będzie robił jutro. Także jutro to sobie porobi. Jutro mam nadzieję, że w międzyczasie gdzie przyjedzie też reszta tych desek. Więc co, tutaj jest zaczęta, jak widzicie. I tu zostawiamy na razie tą ścianę. A ta ściana już jest zrobiona. Także z tych desek, które właśnie zabrakło, to jest ta ściana. Tam mamy 4 deski jeszcze w sumie z oryginalnego tak naprawdę wyliczania przez Travisa. No ale 4 deski, no to trochę za mało by było, żeby skończyć tą ścianę, nieprawda? Jeżeli chodzi o ścinki, to mamy jakieś pierdoły. I tu mamy 4, 5, prawie połówek. Więc waste'ów naprawdę nie mamy dużo. Prawie w ogóle, słuchajcie. Że dobrze wyszło z tym wszystkim. Dokupiłem desek. Jutro deski może przyjadą, może najpóźniej w poniedziałek. No ale to tak, tak to musi być, niestety. Za chwilę wjedzie Face. Tam z przodu, tam w tej głównej części, pewnie gdziekolwiek indziej jeszcze tutaj. Także Karol będzie to wykańczał, ja biorę się za podłączenie tej rury. Tu wystarczy założyć kolanko, wpuścić ją w ziemię i tam, wiecie, podłączyć z powrotem. Zanim przysypię ziemią, to przetestuję. No i tyle, i będziemy powoli ogarniać site, nie? Tu jakiś decking przyciąć, który został nieprzycięty, ale to tam, wiecie. Dzisiaj wróci na miejsce tutaj filtr. Także kladding już praktycznie skończony. Zostały tylko kawałek tutaj. Jacek odkręcił boksa. Kladding wszedł ładnie za fuseboarda. Nie trzeba, wiecie, tworzyć jakiegoś wstrętnego tutaj dodatkowej skrzynki, boksa i tak dalej, więc fajnie to wyszło, powiem wam szczerze. I cicho tu jest, tak spokojnie jakoś. Buda nam się udała, Jacy, nie? Udała się ta buda. Chyba taki bawołku strasznie, żeby się poczekać. Nie, naprawdę, nie? Jestem w szoku. Jak to mogło się nam tak udać? Dobra, a w środku tutaj... Co? Muszę spiąć ten kibel do końca. Podłączyć na chwilę tylko maserator. Podłączyć tą rurę z tyłu. I lecimy. I będzie wszystko hulało. A ta kuchnia, która miała być, no to stoją szafki bez nóg. Będę miał jeszcze drzwi do zamontowania, no to nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro będę się z tym bawił, zobaczymy. Let's go! Siema! Hej, zapomniałem kluczyków do vana i nie wiem teraz, jak mam wejść. Żartuję. Mam pomocnika z sobą. Drugiego w tym tygodniu. I trzeciego mam jeszcze pomocnika, i się schował pod fotelem. Zgarnijcie, kto to. Tak? Tak? Ciekawe, czy ktoś zgadnie, kto tam się schował. Ja jestem na Travisie, słuchajcie, potrzebuję lakieru do tego kladingu i listewek, więc za chwilę jak
to ogarnę. Nie wiem, czy ciężarówka tu przejedzie. Powinna sobie dać radę. Mam nadzieję. Potrzebujemy czegoś takiego, co będziemy mogli użyć do zasłonięcia. I don't know. Mamy jakieś takie dekoracyjne. Tu mamy jakieś inne. Ciekawe, czy ta ciężarówka przejedzie obok mnie. Mam nadzieję. Dobrze, udało jej się. Więc co? Szukamy listewek. Super, słuchajcie. Stoję przy kasie, mówię 5 moldów. Lakier wziąłem więcej, bo ta mała puszka, którą kupiłem wczoraj, to słaba jest ogólnie. Więc raczej nie wystarczyłoby. Więc nie ma co ryzykować. Wziąłem pędzel od razu. On do mnie 107 funtów. Ja mówię, słucham? Jak 107? Po ile te moldy? On mówi tam, podał jakąś cenę. Mówię, nie, stary, ja tyle nie płacę. I on nawet się nie zastanowił, po prostu od razu poszedł do jego menadżera. To były żarty oczywiście, ale i tak mi się nie podobało. Przyszedł ten drugi, zrobił 61. Masakra, słuchajcie, nie? To jak to jest? Nie no, ja ciągle tam żebram od nich jakieś diskanty non stop. Ale bez tego nie ma opcji, słuchajcie. Muszę robić takie rzeczy, bo wtedy nie wydaję pieniędzy na lewo i prawo. Wszyscy dzisiaj na jardzie zasuwają, słuchajcie. Tylko dwie osoby w biurze. Dobra, lecimy, słuchajcie. Zawiozę chłopakom to, co kupiłem. Kupiłem przecież Tool Station ten. Holeslow. Do wyrzynania, wiecie, tych otworów na te spoty, które są na zewnątrz, żeby było wszystko ładnie i prosto. To kupiłem otwornicę na 105, na 102 dokładnie, ale 105 będzie już po samym wycięciu idealnie na ten spot, nie? Także wracam z tym do chłopaków, niech oni sobie działają, ja ile dam radę, tyle dam radę, przez to, że non stop jestem gdzieś w ruchu, ale mam nadzieję, że chociaż ten macerator podłączę do końca. Wierzycie, ale ja normalnie wycofuję się do sklepu znowu, nie? Koniec projektu to jest po prostu jakieś szaleństwo. Ja w poniedziałek mam z Karolem jechać gdzie indziej, ale też nie możemy zostawić za dużo rzeczy tutaj tak naprawdę Jackowi, bo on mi tego nie skończy. Pierdoły, ale wiecie, tego jest po prostu za dużo, nie? I teraz jeszcze na koniec też jadę do sklepu, bo Karol zaczął robić te sofisty, te podbitkę, znaczy przygotowuje, wiecie, co to tam się wydarzyło, te panele, które są prowadzącymi tymi listwami, i mówi, ty, ale chyba jednej będzie za mało. No, to nie ona, to nie. I tak faktycznie jest, będę musiał szybko jechać dokupić, bo to jest specyficzny kolor. Teraz się okaże, że tego nie mają w stoku. I to tak właśnie. Czyli jeden panel dodatkowy. Jedną podbitkę dodatkową też chyba wezmę. Myśmy tak wyliczali, czy tam 50 cm jest, każda ma 30 cm. To z jednego takiego 5-metrowego mamy z 9 sztuk. 9 razy 9, 9 razy 3, to mamy niecałe 3 metry. 2,70, a tam Buda ma 7 metrów, więc no na pewno zabraknie kawałka. A później ten kawałek, no zabraknie. Jednego panela nam zabraknie. Także jedziemy na zakupy. Ja i mój pomocnik dwa. Słuchajcie, dzisiaj dzień spędziłem w podróży. Chciałbym zaznaczyć. Sam osobiście nic nie zrobiłem. Nic, ale to kompletnie nic. Kompletnie nic. Cały dzień mi zleciał, jest godzina trzecia. Chciałem pomóc córce jeszcze znaleźć telefon, kupić go gdzieś w Carphone Warehouse, ale się okazuje, że nie ma takiego sklepu otwartego w pobliżu, bo większość, które klikałem, to są po prostu zamknięte już na zawsze.
nie wiem, czy ta firma zbankrutowała, czy co. Pamiętam, jeszcze miesiąc temu byłem w jednym miejscu, gdzie ten sklep był otwarty, a teraz podjechaliśmy i już był zamknięty. Szanse marne. Jedynie co, to online jeszcze można zamówić telefon, ale wiecie jak to jest. Fajnie by było go dotknąć, zobaczyć, sprawdzić. Nie wiem, podjedziemy jeszcze do O2 bezpośrednio, zobaczymy co oni tam mają do zaoferowania. Może akurat coś się trafi. Jeżeli nie, to nie. Dokupiłem, byłem przed chwilą jeszcze w sklepie, słuchajcie, z tymi plastikami. Dokupiłem jedną tą podbitkę, dodatkowy jeden taki kawałek. Nie mają krótszych, więc 5 metrów. I jedną listwę, tą startującą, dokupiłem, bo ja popełniłem tam mały błąd. I nie policzyłem tej wnęki, tak naprawdę dokładnie, więc tam zabrakłoby z 2 metry. To od razu dokupione. Karol przeskoczył, no zobaczymy co tam mu się uda powiesić, czy nie powiesić, zobaczymy. To już jak dojadę, nie? Także tyle w temacie, słuchajcie, lecimy z tym. Fajnie jest nic nie robić, ale za to pomalowałem dom. Wczoraj pomalowałem dom do późna, dzisiaj malowałem rano, to w sumie coś zrobiłem, nie, Karla? No. Tylko nic nie zrobiłem na projekcie. Makabra, nie? Miałem kibel podłączyć, skończyć, nie wiem. Ten czas to mi tak po prostu zniknął, nie? Coś czuję, że w weekend będę miał weekend pracujący. Czy tu, czy tam, gdziekolwiek. Czy na tym nowym projekcie, bo tam jest tygodniowy taki projekt u tego klienta. On mówił, że jak chcesz, Rafał, to możesz zacząć w weekend. A ja szczerze, to ja wolałbym w weekend to skończyć tutaj. Gdyby się dało, niż jechać teraz tam zaczynać. Bo im więcej tu skończę, tym lepiej. I wtedy ze spokojniejszą głową mógłbym zacząć tam i wtedy, wiecie, do wakacji na pewno wyrobiłbym się, jak nie z całym tym małym projektem, to na pewno z większością. Zobaczymy. Zobaczymy, co się da zobaczyć, co się da zrobić. Jest 10 po. Chciałbym jeszcze wrócić tam na robotę, zrobić dla siebie update, dla was update, pokazać wam, co tam mamy zrobione, jacy powinien już ten cladding skończyć. Czy go pomaluję, to raczej wątpię. Pewnie jutro pomaluję to z samego rana. Nie chciałbym wstawiać tych filtrów przed pomalowaniem, wiecie? Też jutro miał być elektryk, ale czy jest sens, żeby on przyjeżdżał, to tak szczerze nie mam zielonego pojęcia, bo może mógłby przyjechać zamontować te lampy. Znaczy powinien przyjechać, bo on miał przywieźć nam te brakujące 4 lampy, tak czy siak. Może założyć gniazdko na zewnątrz, może założyć te 2 lampy na zewnątrz, no będzie miało tam co robić, także spoko. A i w środku, tam w tej budzie chyba jakiś pierdół został. A teraz korek. Zobaczymy się za chwilę, hej. Mam jeszcze jedno słowo i zakończę ten odcinek dzisiaj. Pokonaliśmy tyle mil, żeby z córą znaleźć telefon. I wiecie co? Shopping center całe stoi na zewnątrz, pełno policji i dookoła, pełno karetek właśnie. Nie wpuszczają nikogo. Nie wiem, co się tu wydarzyło, zobaczcie. Co się stało? Piknik. Co? Do not cross. Ale co jest grane? To całą... suspicious package. Ej, chyba kosmici będą lądować. Podobno jakaś paczka została znaleziona, przed chwilą słyszałem. Także ludzie mają wakacje, słuchajcie. Nie wiem, starszych ludzi wpuszczają, a ja nie jestem stary. Nie no, wszystkich wygonili, zobaczcie co się odpierdza. Karolina, chyba dzisiaj nie będzie telefonu. Chciałbym ci to... Naprawdę się starałem, słuchajcie. Już objechałem chyba pół tego świata tym vanem. Ludzie mają wakacje, słuchajcie. Saferat na całe gospodarstwo i faram. Tutaj wiecie, w gazetach o tym będą pisać. Także przeczytajcie gdzieś w necie. Znaleźli jakąś paczkę, bombę. To tutaj siedzą wszyscy. Z shoppingu i tam wcześniej widzieliśmy ambulansy na parkingu.
Suspicious package. Karol pewnie coś zostawił. W toalecie. Dobra, zmykamy do samochodu. Hej. Idziemy się z wami pożegnać. Dzisiejszych, proszę państwa, to nie jest tak mało, ponieważ cladding mamy tam zrobiony. Tutaj mamy już podbitkę zaczętą, zostaje tylko jeden element, ale bardzo ładnie nam się to układa, bardzo ładnie wygląda z tym kolorem. Także wygląda coraz piękniej, coraz bardziej profesjonalnie cała budka. Jutro to na pewno poleci ten przód, no wszystko pewnie poleci, jeżeli chodzi o podbitkę, bo jeżeli nie dojedzie ten cladding w miarę w normalnych godzinach, no to tylko te cztery deski ewentualnie zostaną do lepienia. Tutaj mamy całą budę ulepioną już. Jacek jeszcze przepinał te kable, no bo puściliśmy cały cladding z tyłu, także fajnie. Jutro to będzie na pewno pomalowane, listwy będą wrzucone, będzie ganz genial, nie? Na gotowo będzie, właśnie o to chodzi. A z tymi pierdołami to tak właśnie schodzi. Ja... Na razie, Jacek. Ja tam oczywiście w środku nic nie zrobiłem, więc nie mam się czym chwalić. Oprócz opowiadań. To co? W sobotę będziemy tu pływać. Po robocie. Także już powiedziałem właścicielce, że w sobotę pracujemy i będziemy tutaj doganiać trochę ten projekt jednego dnia. Z chłopakami się dogadałem, więc przychodzimy wszyscy w sobotę do pracy. Także tak to wygląda na tą chwilę. Słuchajcie, żegnam się z wami. Ten dzień zwariowany, ale takie też mamy. I tyle. Live in UK, słuchajcie. Tak wygląda życie budowlańca. Także kłaniam się gnisko. Zobaczymy się w piątek, a piątek będzie specjalny na bank. Jak zawsze. Na razie, cześć.